uchwale załączone z dnia 11 listopada 2013 w sprawie opinii do projektu budowlanego miejsca kolejowej przy ulicy Bocznej, ulicy Szwedzkiej w Krakowie. Merytoryczna treść uchwały. Opiniuje się pozytywnie projekt budowlany 16 miejsc postojowych, 2 miejsc postojowych na działce 204, 4 miejsc postojowych na działkach 204 i 43 łamane przez 1 obręb 11 po górze przy ulicy Bocznej oraz 10 miejsc postojowych na działkach 205 łamane przez 1 i 43 łamane przez 6 obręb 11 po górze przy ulicy Szwedzkiej w Krakowie. W związku z pismem Biura Inwestycji i Projektu Budowlanych gminy. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu 4 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Uchwała podejmuje się w związku z przedłożeniem projektu budowlanego. Wraz z projektem zostało przedłożone zobowiązanie zainteresowanego inwestora do wykonania 10 miejsc parkingowych jako alternatywy dla dzierżawy części działki 43 łamane przez 1 obręb 11 jednostka inwestycyjna pod górze pod lokalizacją apteki kontenerowej. Nie wiem, temat na komisji pewnie będzie znany, ale dla reszty radnych informacja, że... To oddamy głos jeszcze panu przewodniczący. Dobrze. Szanowni Państwo, krótko o co chodzi. Otóż inwestor zainteresowany jest wykonaniem apteki kontenerowej ogólnie mówiąc naprzeciwko ulicy, naprzeciwko budynku przychodni przy ulicy Szwedzkiej. W miejscu, które tutaj jest proponowane i wynika z ustaleń, widziałem architektury, to pod tą konkretnie lokalizację zachodzi potrzeba zajęcia 8 miejsc parkingowych. W związku z tym tutaj z racji tego, iż Wydział Skarbu zwrócił się do poprosił inwestora o uzyskanie pozytywnej opinii najpierw w Radzie Gminnej, która będzie rozpatrywana przez Wydział Skarbu pod dzierżawę tego terenu. My odbyliśmy szereg, powiedziałbym, spotkań z przedstawicielem inwestora tutaj, również obecnego. I w drodze negocjacji, rozmów również i ostatecznego ustalenia z GIT-em położenia tych miejsc, zdecydowaliśmy się na pozytywne zaopiniowanie ze względu na fakt, że dzięki temu w tym terenie, gdzie miejsc jest mało, zostanie wykonane przez inwestora 10 miejsc, nie 8, ale jesteśmy 2 do przodu, to jest jedna sprawa. 5. W związku z tym tutaj zyski, jeżeli chodzi o ilość miejsc w tym obszarze znacznie wzrośnie. Do tego inwestor zobowiązał się już w zasadzie wykonał projekt 16 miejsc, które mają zająć całą ulicę Szwedzką. W związku z tym my gdybyśmy kiedyś chcieli kontynuować realizację na miejsc parkingowych, mamy ku temu możliwość bez konieczności przygotowywania projektu. W związku z tym komisja zdecydowała się na pozytywną opinię i ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że ten teren zostanie uporządkowany. Wie pan Kalisza? Chcę zwrócić uwagę, że ten budowa to jest bardzo brudnolotnie napisane, bo tam jest wydzielenie 10 miejsc parkingowych kosztem ulicy. To nie jest budowa miejsc parkingowych nowych, tylko utwardzenie terenu wzdłuż ulicy, zrobienie chodnika i wyznaczenie 10 miejsc parkingowych na ulicy. Kosztem szerokości ulicy Bocznej Szwedzkiej. Że to nie jest fizyczna budowa konkretnych 10 miejsc parkingowych. To po co? Ale są to ulice jednokierunkowe, więc to nie... To jest to, co obie ulice jednokierunkowe. Także jeśli chodzi o natężenie ruchu, no to nie będzie przeszkadzać, ale mówię, to nie jest budowa miejsc parkingowych. Inwestor, to trochę za szeroko, to proszę rozpisać. Dobrze, pan to... Ad vocem, no tutaj...
według mnie, no, jeżeli chodzi o przepisy prawa, no, jest to budowa. Poza tym, no, chcę Państwu zwrócić uwagę, że no, to rzadko się zdarza, chociażby w naszym posiedzeniu komisji uczestniczył pan dyrektor Olewicz, zastępca dyrektora do spraw realizacji, i też tutaj opiniował, apelował tutaj o naszą pozytywną opinię w tej sprawie. No, mogę powiedzieć, że taki fachowiec jak zastępca dyrektora do spraw realizacji, no, chyba tutaj ma rozeznanie, żeby tutaj, jeżeli chodzi o to, że dzięki temu bardziej uporządkujemy ten teren, no i moim zdaniem rzeczywiście będzie lepiej niż jest. Dziękuję panie przewodniczący. Pan Maciej. Ja mam do ciebie takie pytanie, czy ja dobrze zrozumiałem, że projekt jest na 16 minut, tak? Tak. Inwestor zrobi 10, czyli zostaje 6, tak? Projekt ma ważność jakiś tam czas, tak? Jeżeli my nie podejmiemy działań, kiedy projekt jest ważny, to pozostałe 6, to projekt pójdzie za jakiś czas do kosza, tak? Tak. A czy nie do końca, panie Macieju, jeszcze wypowiedzi? Ja rozmawiam też z panem dyrektorem Olewiczem i... Dobrze. Obiecał, że chce by to mogło zrobić, bo chodziło o przede wszystkim, szanowni państwo, żeby ten termin uporządkować. Bo w tej chwili tu myślę, że jak przyjeżdża żartem, to chodzi o przychodzą z lata w Kolejuszu Pajotu. Dobrze, proszę państwa, myślę, że temat już jest wszystkim znany, bo będę się pierwszy raz, bo tam pozostanie to z panem radnym miejsca, tego co jest w przyjęciu. Dziękuję bardzo.